Witam serdecznie. Grzegorz Krupa, moim gościem, firma budowlana Woźniak. Witam serdecznie. Nie powiedziałem mu wcześniej pytań, pyta się jak przychodzi, jakie pytania. Nie, jedziemy na żywo. Grzegorz, rozpocząłeś to dzisiaj strzelanie 1-1-0 i tak naprawdę skończyło się 4-0. Można powiedzieć, że tą bramką otwarłeś worek w końcówce z bramkami dla was. Tak, udało się. Wykluczyliśmy zawodnika przy rzucie wolnym. Na spokojnie rozegraliśmy ten, graliśmy wtedy 4-3, na spokojnie my ich rozegrali. No i udało się, strzeliłem bramkę i wygrywaliśmy ten 0, a potem to już poszło gładko. Przechodząc do tyłu spotkania, to co wy potrafiliście wykorzystać, czyli przewaga zawodnika, BDM Finanse nie potrafił wykorzystać w swoim gierkach. Ściągli bramkarza, grali jednym więcej ofensywnym, no ale wy fantastycznie w obronie na koniec, bez spiny, bez. Artur też wykończył tam już Jakub dodatkowym golem na koniec, także pokazaliście dzisiaj przez praktycznie cały mecz, praktycznie wszystko, co trzeba w futbolu widzieć. No dokładnie. Grali wtedy 5-4, my naprawdę w obronie zachowaliśmy się bardzo dobrze. Trzymaliśmy ich krótko, no i wyszliśmy dwa razy jeszcze z kontry. Artur i tam Kubuzik tak zawinął, no i zakończył to pięknie tę akcję i wygraliśmy 4-0, więc jestem po prostu dumny z tej drużyny za ten wynik. Dość mocno powiem tu do kamery, te 4 lata czekałem na takiego czarnego konia, prawdziwego zdarzenia ligi i można powiedzieć, Beniaminek wchodzi do Ekstraklasy szumem, robi co chce, prawie robi co chce, ale robi naprawdę kapitalną robotę. No można powiedzieć tak, na początku było ciężko, no nie zgrywaliśmy się aż tak, ale coraz lepiej i powiem tak, no liczyliśmy może na tą pierwszą piątkę, ale na pewno nie na pierwszą trójkę czy coś, ale teraz powiem tak szczerze, no można jeszcze walczyć o lidera. Po dzisiejszym wyniku Sylwii z Tyliczem, no to można powiedzieć, że jeszcze mamy szansę na lidera. No jeszcze są 4 kolejki, więc spokojnie możemy się bić o tego lidera i wygrać ten Ligę Futsalu. Ale to zobaczymy. No, każdy mecz jest... No, nie można przewidzieć każdego wyniku. Strasznie jest wyrównana grupa u nas. Każdy na równi gra, więc no zobaczymy. Ale myślę, że drugie, trzecie miejsce spokojnie możemy walczyć o to. No, patrząc na was, już jestem wszystko w stanie uwierzyć tak naprawdę. I jeszcze najlepsze co? Widzę u was taką determinację, że wy potraficie grać z tymi najmocniejszymi. No tak, udaje nam się właśnie. Tak jak z Tyliczem nam się udało, czy dwa. Znaczy, no nie udało się, no po prostu dobrze graliśmy. Tak samo teraz z Finansami też mają fajną ekipę. No ale no, powiem tak szczerze, no nam się nie wiem czemu, ale chyba się z lepszymi się lepiej gra, nie z tymi słabszymi. No pokazał to Wiśniowski, no z Wiśniowskim no... Mają chłopaki 4 punkty, a z nami 3, no to też o czymś świadczy. No i potem no jeszcze ta Sylwia, no też się nie udało, no ten Gold Team, no to też 4-3, no tak, no to wszystko było do wygrania w sumie, no ale no tak jak mówisz, lepiej nam się gra z lepszymi niż z tymi słabszymi. Chyba uwierzyliście rzeczywiście, że stać was nawet na mistrzostwo. Trzeba to grubymi literami podpisać. No po tym meczu mogę powiedzieć tak, no z ręką na sercu, że stać nas. Ale no zobaczymy, no to wszystko, no tak jak mówię, no każdy mecz jest nierówny, każdy może z każdym wygrać po prostu u nas widzę, więc no zobaczymy po prostu. No. Nie obiecuję pierwszego miejsca, ale tak drugie, trzecie może na spokojnie. I na koniec zaproś sponsora, bo Marcin o to prosi, żeby sponsor przychodził na wasze mecze, a ciągle nie ma czasu. Zaproś waszego sponsora, pana Woźniak. Panie Woźniak, serdecznie zapraszam na kolejne nasze 4 mecze oraz puchar. No zapraszam serdecznie. Jest na co patrzeć. Dziękuję za wywiad. Dziękuję serdecznie.